Cześć! Dzisiaj będzie kolejny sprzęt od Rokata, czyli myszka bezprzewodowa. Rokat Kone XP-R. Myszka, którą najbardziej mogę porównać do testowanego jakiś czas temu Gloriusa Model O Wireless, chociaż tutaj mamy jeszcze troszkę bardziej zaawansowaną myszkę, która ma także w zestawie fajną stację ładującą. Natomiast o wszystkich cechach, zaletach i mankamentach tej myszki dowiecie się w dzisiejszej recenzji. Na wstępie zachęcam do subskrybowania kanału. Ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału. Instant Gaming, czyli serwis z grami na wszystkie platformy oraz sklep mocnykomputer.pl, producent komputerów gamingowych serii Mastero. No i niedawno była klawiatura, a dzisiaj czas na myszkę od Rokata, czyli Kone XP-R. Myszka bezprzewodowa, cena ponad 700 zł, no na pewno nie należy do najtańszych, natomiast mam tutaj myszkę bezprzewodową najwyższej klasy, no bo jest to Rokat. Oczywiście ta marka posiada też takie bardziej budżetowe sprzęty w swojej ofercie, na przykład jakieś klawiatury membranowe czy tańsze myszki, natomiast tutaj mamy taką czołówkę ich sprzętów, takie bardziej sprzęty już flagowe, mamy do 29 funkcji przycisków, oczywiście samych przycisków jest nieco mniej, ale też bardzo dużo, o wszystkim za chwilkę. Dwie metody łączności bezprzewodowej, czyli Bluetooth lub adapter 2,4 GHz, mamy stację ładującą, mamy także możliwość działania tej myszki na kablu. Bezprzewodowo wykorzystywana jest technologia Stellar Wireless i mamy tutaj żywotność podaną do 100 godzin na jednym ładowaniu. Oczywiście zależy to wszystko od częstotliwości próbkowania, od jasności LEDów i tak dalej. Mamy kod do zeskanowania, który pokazuje live demo i mamy LEDy 3D, czyli takie osadzone w myszce, korpus częściowo przezroczysty. To już widzieliśmy w myszkach Kone, ale nie była to myszka bezprzewodowa. Mamy tutaj przełączniki optyczne Titan Switch i bardzo dobrej jakości ślizgacze PTFE. No i legendarny kształt myszki Kone, czyli bardzo wygodny, duża myszka przede wszystkim i mamy Crystal Wheel z funkcją 4D, czyli czterokierunkowa rolka, też u Rokata jest dość często spotykane. To jest bardzo fajna funkcja, ponieważ zwiększa nam to ilość przycisków i możliwych kombinacji. Mamy tutaj przełączniki o żywotności do 100 milionów kliknięć, 5 elementów LEDowych, pełne RGB i sensor All-Eye, który zapewnia DPI do 19 tysięcy. Natomiast ten sensor All-Eye bazuje na sensorze Pixart PAW3370, czyli też bardzo dobry model i pojemność baterii wbudowanej to 450 mAh, próbkowanie oczywiście 1000 Hz i producent określa wagę tej myszki na 99 gramów. No i w tej chwili na ekranie macie też wymiary myszki, w zestawie jest także instrukcja oraz poszczególne elementy, czyli stacja ładująca, tutaj jest z dwoma stykami z logo Rokata. Tu mamy gniazdo USB i zakładając, że nie mamy Bluetooth w komputerze albo nie korzystamy, a chcemy użyć tego, to możemy to sobie tutaj zainstalować. Przewód podpiąć tutaj, a to do komputera i wtedy mamy ten odbiornik bliżej, tam gdzie sobie odkładamy myszkę na ładowanie. Może tak być, a nie musi, ponieważ równie dobrze to możecie sobie wpiąć do komputera, albo jak korzystacie z Bluetooth, to w ogóle nie wpinać. Stacja ładująca może być, ale nie musi, więc jak Wam nie jest potrzebna, no to też ją możecie sobie gdzieś chować. A myszka jak się zacznie rozładowywać, wystarczy podpiąć tym przewodem USB-C albo jakimś innym i tyle. Tak więc opcji podłączenia tego i rozstawienia macie mnóstwo. Mamy bardzo dobry przewód, mięciutki, w oplocie, solidny, około 1,80 m długości. Przewód szary, ale wtyki białe, logo Rokata, oznaczenie to myszki i USB oraz USB typu C. I sama myszka, na początek ją sobie zważmy, 99 gramów deklaruje producent. Moja waga pokazuje równą stówkę, ale jeszcze jest niezdjęta folia ochronna ze ślizgaczy, więc może to tam tego grama odejmie. W każdym razie waga się zgadza jak najbardziej. I zobaczcie, ślizgacze, mamy jeden duży tu, drugi duży tu, mniejszy na skrzydle i dookoła sensora jeszcze jeden. Mamy tutaj taki schowek na odbiornik, w razie czego, jakbyśmy na przykład jechali w podróż, zabierali tą myszkę ze sobą. Mamy tutaj też dwa gniazda do tych styków ładowania i także suwaczek, praca przewodowa, adapter Bluetooth i dodatkowy przycisk. Gniazdo USB typu C osadzone dość głęboko. Z tej strony dobrej jakości tworzywo sztuczne z takimi odrobinkę wystającymi elementami 3D, żeby zapewnić lepszy chwyt. Mamy tutaj ten półprzezroczysty korpus, gdzie będzie widać te LEDy. Mamy logo Rokata. Same przyciski pokryte gładkim w dotyku tworzywem. Drugi bok wygląda podobnie. Mamy też takie elementy poprawiające chwyt. Mamy profil praworęczny. Myszka jest naprawdę duża i dość wysoka. Zobaczcie sobie od boku.
Od tyłu widzimy, że jest wysoka, dlatego jest też dość długa, charakterystyczna, mocno wystająca rolka. I od przodu widzimy również to profilowanie, natomiast same przyciski wyprofilowane specjalnie jakoś nie są. Zwróćcie też uwagę na położenie rolki względem myszki. Skok przycisku wydaje się być całkiem duży, a klik dość miękki. Ale zobaczcie, ile mamy przycisków. Tutaj jeden, który domyślnie służy do funkcji Easy Shift, czyli po prostu przyciskamy i wciskamy jakiś inny, mając wtedy drugą funkcję. Tu mamy aż 4 przyciski, jeszcze 2 wbudowane w lewy przycisk. Tutaj przycisk funkcyjny, rolkę, która kręci się z dużym oporem, jest wykonana z gumy, tak jak mówiłem, bardzo dużo wystaje. Działa z umiarkowaną siłą i dość twardo jako przycisk, no i działa też na boki, wtedy już dość lekko i miękko. Tak więc tutaj mamy 5 funkcji, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i możemy tą ilość funkcji prawie że podwoić do 29 funkcji łącznie, tak więc bardzo, bardzo dużo. I zobaczcie, te ślizgacze są po prostu fenomenalnej jakości, bardzo gładkie, też przy okazji grube, więc za szybko się nie zetrą i myszka dzięki nim przemieszcza się bardzo lekko, pomimo że ma wagę około 100 gramów, to leciutko tutaj śmiga i poszczególne przyciski. Ten klika miękko, ale z takim dość wyraźnym oporem. Przede wszystkim bardzo długi na całej swojej powierzchni, działa jak trzeba. Przyciski boczne. Taki półtwardy klik. Te dolne są bardziej schowane, te górne więcej wystają, tak żeby też poprzez tutaj wyczucie palcem było wiadomo, który naciskamy. Teraz te przyciski na lewym. Ten z przodu mięciutko, duży skok, ten z tyłu mniejszy skok i bardziej twardo. Rolka, dość duży opór, klik taki wyrazisty, twardy, średnia siła, a na bok lżej i klik miękki. No i ten przycisk tutaj działa mięciutko, ma średni klik i dość niski skok. I przyciski główne, skok dość duży. No i klik taki umiarkowany, ani jakiś bardzo lekki, ani też nie twardy. Więc bardzo wygodna myszka, bardzo duża dla osób posiadających szczególnie średnie i duże dłonie. Kształt bardzo wygodny, szczególnie jak ktoś dużo czasu spędza przy komputerze grając w gry komputerowe, bo to głównie jest do tego ta myszka, ale do prac biurowych też może być fajna. Tak więc wygodny kształt, dużo przycisków. Dla osób grających w jakieś gry MMORPG i tak dalej, gdzie te przyciski się przydadzą, no to tym bardziej fajna opcja. Po tej części pewnie stwierdzicie, że bardzo fajna mycha, ale zobaczmy jeszcze, co nam potrafi w praktyce. No i okej, czas na prezentację możliwości myszki. Pokażę Wam software. Jest to oczywiście Rockat Swarm, czyli software, w którym możemy zarządzać różnymi sprzętami Rockata. Osobno nam tutaj wykrywa tą stację ładującą, a osobno myszkę. Mam też zakładkę z podświetleniem AIMO. Tutaj w zakładce z LEDami mamy też synchronizację ze stacją ładującą, ponieważ zobaczcie sobie, żebyście widzieli, ponieważ sama stacja też posiada LEDy i to całkiem sporo. Jest to takie fajne uzupełnienie całego zestawu. I w tej chwili mamy zaznaczoną synchronizację, można je rozparować, żeby ta stacja nie świeciła tym samym kolorem jak chcecie. OK. Teraz wracamy do stacji i w stacji możemy sobie wtedy wybrać na przykład bicie serca. OK. Ale oczywiście fajnie to wygląda, jak się połączy z myszką, więc możemy też wrócić do tego efektu. Jak już tu jesteśmy, to może zaczniemy właśnie od tych LEDów. Możemy ustawić prędkość oraz jasność. W tej chwili macie efekt fala. Natomiast myszka też po chwili nieużywania się wyłącza, żeby oszczędzać energię. Mamy też AIMO, czyli takie inteligentne LEDy. Następnie jest bez, czyli wyłączone wszystko. No i w tym trybie oczywiście najdłużej wytrzyma wbudowana bateria, ale też nie o to chyba chodzi, żeby wyłączać te LEDy całkowicie. Mamy następnie tryb taki klasyczny, gdzie możemy ustawić albo motywy, czyli takie gradienty, albo ustawić po swojemu, ponieważ myszka ma 5 stref tych LEDów. I możemy tutaj sobie sporo pozmieniać. Następnie efekt bicie serca. Tak wygląda bicie serca. Zobaczcie, co się stanie, jak włożę na tą podstawkę ładującą. Zmienia się na kolor zielony, czyli że mamy tutaj wysoki poziom naładowania. Tutaj ta dioda też na zielono nam mruga. A jak myszka jest bliska rozładowaniu, to ta dioda świeci w kolorze czerwonym. Następny efekt to oddech. Mamy też efekt migotania.
Standardowo kolory możemy sobie wybrać. Efekt Photon FX, który jest bardzo ładny i wygląda on tak. I mamy jeszcze jedną opcję, czyli poziom naładowania akumulatora. Czyli po prostu kolor myszki będzie wskazywał nam poziom naładowania. Tutaj mamy właśnie wskaźnik naładowania baterii. Można sobie ustawić także powiadomienie, siła sygnału, ponieważ w tej chwili korzystam z tego właśnie adaptera, który jest w tej stacji ładującej. Oszczędzanie energii, można też sparować nadajnik w razie, by wystąpiły jakieś problemy. Częstotliwość próbkowania, oczywiście jak nie gracie, można sobie włączyć na 125 Hz. Będzie się wolniej rozładowywać wbudowana bateria. Predykcja, czyli angle snapping włączony, wyłączony. Mamy następnie LOD, trzy tryby, bardzo nisko, nisko własne, z kalibracją podkładki i reset ustawień. Przypisywanie przycisków, mamy ich naprawdę sporo. Oczywiście do przełączania służy ten dolny z funkcją Easy Shift, czyli przykładowo bierzemy sobie przycisk numer 10. Tutaj mamy bardzo dużo funkcji, bierzemy sobie na przykład przycisk Home, żeby tu był OK. W funkcji Easy Shift będzie to przycisk Page Down, sprawdźmy. Naciskam 10, jest faktycznie Home, a teraz przytrzymuję Easy Shift i jest Page Up. Tak więc trzymacie ten dolny przycisk plus jakiś kolejny przycisk i mamy drugą funkcję. Gdybyście stwierdzili, że ta funkcja nie jest Wam potrzebna, nie potrzebujecie dwóch zestawów przycisków, no to sam ten przycisk możecie sobie przestawić na inną funkcję. Jak chcecie, to możecie tutaj, nie wiem, rzucać granat na przykład w grze. Na dole 5 profili, możliwość ustawiania makr, a potem te makra też możemy sobie oczywiście zapisać na konkretny przycisk, czyli po prostu którymś z przycisków możemy odpalać sobie dowolną kombinację klawiszy. Może to być oczywiście przydatne w grach. No i mamy pozostałe opcje myszki. 5 skoków DPI i minimalne to 50. Możemy sobie też skalibrować, tutaj ustawić własne DPI i kalibracja podkładki wygląda mniej więcej tak. LOD zostanie ustawione do danej podkładki, ale ok, do testów musimy ustawić jakieś rozdzielczości i będzie to 800, 2000 i maksymalna wartość 19000. I standardowo do DPI są ustawione te dwa przyciski w lewym przycisku myszki. No i sprawdźmy. Interpolacja, no to tutaj w tym przypadku tylko i wyłącznie profilaktyka, ponieważ żadnej na pewno nie będzie. 2000 i 19000. Tak, nawet przy tak wysokim nie ma żadnej interpolacji. Zobaczmy, czy ta mycha lubi się z podkładkami twardymi. 800, 2000 i 19000. Zero problemu. Zostajemy na podkładce twardej. Sprawdzamy precyzję ruchu. 800 na podkładce szybkiej, czyli twardej, bardzo dobrze. Wysoka precyzja, 2000, szybszy ruch, ale ciągle jest mega precyzyjnie. Jak robimy wolniejszy ruch dłonią, to sensor się dostosowuje. 19000, mega szybki ruch, ale nadal można dość precyzyjnie kontrolować, chociaż zdarzają się tutaj takie niewielkie mankamenty, ale to jest podkładka twarda. Sensory optyczne lepiej radzą sobie jednak na miękkich, więc tutaj 800 troszkę wolniej, ale bardzo dokładnie. 2000, rewelacja. I 19000, jest naprawdę ok. Sprawdźmy parametr Lift of Distance. Tutaj faktycznie tą podkładkę bardzo dobrze wykryło, bo na jednej płycie ta myszka już nie reaguje kompletnie, więc bardzo niskie LOD. Jak ustawimy sobie na nisko, to sprawdźmy, czy będzie reagować. Nie, na ustawieniu nisko nie reaguje. Więc w obu przypadkach to LOD, nawet na podkładce twardej, jest niezwykle niskie. Oczywiście jeśli szukacie tego właśnie parametru, żeby to LOD było jak najniższe, no to ta myszka tutaj sprawdza się w 100%. A co jak włączymy sobie predykcję, czyli angle snapping, no to zobaczcie, można zrobić idealnie prostą kreseczkę, nie wysilając się zbytnio, tak samo w pionie, a jak to wyłączymy, to od razu ten efekt powinien zniknąć, już takiej kreski nie narysuję, nawet jakbym się starał, no to tylko tutaj przez chwilę mogę poprowadzić prosto. Tak więc działa, działa. No dobrze, lecimy z testami w Apex Legends na strzelnicy. Skrzydła w górę. I mamy 800. Jest odczuwalna bardzo wysoka precyzja tego sensora. Nie ma problemu nawet z jakimiś takimi szybkimi strzałami, przemieszczaniem się. Naprawdę dobrze. 2000, no to już duże DPI jak dla mnie. Już jestem przyzwyczajony do niższych czułości. Cały czas jest naprawdę dobrze. Tak więc sensor jak najbardziej daje sobie radę i to jest połączenie przez adapter, a jak sobie przełączymy na Bluetooth, też mam tą myszkę sparowaną w systemie, też od razu już działa, ponieważ poprzez ten nadajnik wykorzystywane są technologie takiej super łączności Rokata, natomiast przez Bluetooth
tam, że odczuwanie też jest naprawdę dobrze. Cały czas precyzja jest na bardzo wysokim poziomie i przy szybkich ruchach nie ma żadnego problemu. Tutaj to niskie LOD też robi swoje. Przy 2000 jeszcze jest duża precyzja, a przy 19000 to już mamy naprawdę szybko. Ok, tak więc mamy tutaj przedstawiciela takiej najwyższej półki myszek bezprzewodowych, czyli na pewno nie powiemy, że są na każdą kieszeń, jeśli chodzi o cenę, natomiast są to myszki najwyższej jakości. Tutaj myszka Rokatcon XPR doskonale się wpasowuje w tą właśnie przestrzeń myszek high-endowych, ponieważ jest wykonana z materiałów najwyższej jakości, świetne ślizgacze, rewelacyjnie działające przyciski, rolka 4D, do tego funkcjonalny software i fajne efekty LED. Natomiast czy komuś się podoba to półprzezroczyste tworzywo i tego typu efekty, to już jest kwestia indywidualna, ocencie sami. Mi to jakoś specjalnie nie przeszkadzało, natomiast osobiście wolę chyba te klasyczne myszki z celi Kon sprzed kilku lat. No i plusem software'u jest to, że jeśli ktoś buduje cały zestaw na podzespołach Rokata, czyli słuchawki, myszka, klawiatura i tak dalej, no to wszystkim zarządzacie sobie z jednego software'u, jest to na pewno wygodne i przydatne. Wytrzymałość na jednym ładowaniu również dość rozsądna, do 100 godzin podaje producent, mi ta myszka rozładowywała się zdecydowanie szybciej. Natomiast ja używałem, że tak powiem, na najwyższych ustawieniach, czyli cały czas LEDy, cały czas pełna jasność, efekty i do tego próbkowanie 1000 Hz, więc to jest jasne, że ta myszka wtedy rozładowuje się szybciej, ale za to się też dość szybko doładowuje, jak pokazał mój test, od 20 do 100% około godzinka. Więc wystarczy, że zrobicie sobie jakąś przerwę na obiad, myszkę odłożycie na podstawkę ładującą albo podepniecie kablem pod kompa i jak wrócicie, można grać kolejnych kilka dni, więc myślę, że pod tym względem jest naprawdę ok. No i generalnie, jeśli chodzi o jakieś minusy, no to tutaj się specjalnie niczego nie dopatrzyłem. Myszka swoje kosztuje, natomiast jest to myszka bezprzewodowa, więc też weźcie pod uwagę, że same z siebie myszki bezprzewodowe są droższe, a tutaj mamy jeszcze Rokata, bardzo dobry sensor, przełączniki i tak dalej. Po prostu klasa światowa. I myślę, że jak ktoś już się szarpnie na taki wydatek, no to będzie naprawdę zadowolony i ta myszka posłuży długie lata. Jestem ciekaw, czy ktoś z Was ma już tą myszkę, albo właśnie inną z serii Kon z poprzednich wydań. Podzielcie się tą wiedzą w komentarzach. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, chcielibyście wesprzeć mój kanał, no to można to zrobić w paru prostych krokach, zostawiając łapkę w górę, pisząc komentarz, subskrybując kanał, ponieważ jak pokazują statystyki, wiele osób ogląda moje filmy, a nie subskrybuje, a to jest super świetny sposób, żeby oddzięczyć się mi za czas, który poświęcam na nagrywanie filmów dla Was. Doceniam również, jak ktoś wyłącza dla mnie adblocka. Pozdrawiam Was wszystkich, w szczególności moich stałych widzów. Trzymajcie się!